Witajcie, kochani. Dasz radę, dokończysz. Tym razem z radomskiego Laser Arena and Game Bar witają Was Iza i Betty Sue. Zanim jednak przejdziemy do zapowiedzi, których w ten weekend jest naprawdę sporo, krótkie podsumowanie poprzedniego tygodnia. W końcu, zanim jednak przejdziemy do zapowiedzi, których w ten weekend jest naprawdę sporo, które k***wa podsumowanie, które sporo... W sobotę byliśmy gościem zacnego lokalu, którym jest właśnie Laser Arena and Game Bar. Razem z naszymi przyjaciółmi świętowaliśmy rok istnienia tego zacnego przypytku rozpusty. Mamy nadzieję, że nasza lista imprez na nadchodzący weekend w pełni Was usatysfakcjonuje! Były pokazy taneczne, konkursy, turnieje, no i dyskoteka znanego w każdym domu seniora w Polsce DJ Flasha, którego motto brzmi: zanim wejdziesz na parkiet, ja skończę grać. Zanim wejdziesz na parkiet, ja skończę grać! Ale myślę, że zanim zaczniemy to całe szaleństwo, tą całą wariację, warto zaśpiewać właśnie Game Barowi 100 lat, słuchajcie! 3, 4, motherfucker, go! 100 lat, 100 Podoba mi się to. Weźcie mnie do telewizji, ja zrobię to za darmo. Również w sobotę udaliśmy się do klubu Alibi, które świętowało swoje 7 urodziny razem z radomskimi Bogotami. Oczywiście wsparliśmy chłopaków naszą obecnością. Posłuchaliśmy dobrej muzy i zarejestrowaliśmy to, co trzeba. Chuj! Dobra. To
teraz lecimy z zapowiedziami. Mamy nadzieję, że nasza lista imprez na nadchodzący weekend w pełni was usatysfakcjonuje. Pazdziernika. To nie jest bzikul, to pazdziernika. W piątek, 24 października, w radomskim klubie Strefa G2 odbędzie się koncert radomskiego zespołu Kerion. Koncert promować będzie najnowszy krążek Keriona dla Idei. Każdy z gości, którzy mają coś wspólnego z muzyką. Keriona wspierać będą Bon Mad, Milczenie Owiec. Pamiętajcie, piątek 25 października, godzina 19, klub Strefa G2. Bilety 20 zł w przedsprzedaży, 25 zł online, a także 30 zł w dniu koncertu. W piątek 24 października w radomskim klubie Strefa G2 odbędzie się koncert radomskiego zespołu Keriona. Również w piątek 24 października w klubie Bordo odbędzie się impreza charytatywna dla Magdy Swat. Pragniemy pomóc naszej koleżance zebrać finanse na kosztowne operacje w klinice w Niemczech. No. Iza. Zrobię tak. Iza. I Betty są. Iza. Iza. Będzie to recital Małgorzaty Matrackiej, Konrada Przerwy i zaproszonych gości w repertuarze Edyty Geppert, Zdzisławy Sośnickiej, a także Michała Bajora. Po recitalu odbędzie się jam session. Będzie on nieco inny niż dotychczasowe. Każdy z gości, którzy mają coś wspólnego z muzyką, będzie mógł zagrać na scenie obok zawodowych muzyków, jak i amatorów za cegiełkę w wysokości 20 zł. Pragniemy pomóc naszej koleżance zebrać finanse na kosztowne operacje w klinice w Niemczech. Wszystkie zebrane pieniążki przekażemy Magdzie na finansowanie leczenia. Serdecznie zapraszamy ludzi dobrej woli. Oto słynna śpiewaczka francuska Dremorde. Jeżeli papon. W tym roku mija 20 lat od wydania Prymitywu. Płyty niewątpliwie kultowej w historii T-Love. Wydany w listopadzie 1994 roku album był i jest do dzisiaj prawdziwą pigułką punk'n'rollowej energii. Yeah! Z okazji 20-lecia wydania zespołu T-Love rusza w trasę i nie umieszka odwiedzić klub Strefa G2. Z okazji 20-lecia wydania płyty zespół T-Love rusza w trasę i nie omieszkał odwiedzić klubu Strefa G2 w Radomiu. Legenda polskiej sceny rock'n'rollowej zagra już w sobotę 25 października o godzinie 20. Bilety w cenie 40 zł, a także 50 zł w dniu koncertu. Tym razem... Ej, nie mieszaj mi już w głowie, co? Mamy nadzieję, że propozycje naszych imprez bardzo wam się spodobały. Dziękujemy za oglądanie i życzymy udanego weekendu. Iza i Betty Sue.